Moja spiskowa teoria mówi, iż minister Schreiber jest tak przestraszony tym, co robią kobiety w Polsce, tak obawia się faktu, iż własna żona jest wyzwolona nie tylko z jarzma mężczyzn, ale także całego PiS-u, że nie jest w stanie przyznać, iż kobiety mają w Polsce prawa. Mogą głosować, mogą kandydować i nie muszą usługiwać na każdym polu cynikom, których poglądy na świat zatrzymały się w latach 20. poprzedniego wieku. Moim zdaniem pana recenzja to nie jest chęć powiedzenia o filmie. To jest ostateczne brzytwy się łapanie i pokazanie frustracji politycznej oraz osobistej na całą tę sytuację, która dzieje się wokół pisowców. A tylko dodam, że już w październiku na waszym karku zaciśnie się węzeł gordyjski, który narzuci wam Koalicja Obywatelska, Polska 2050 oraz ta znienawidzona i wyśmiewana przez pana Lewica. Bo Lewica jest kobietą, pamiętaj pan, panie ministrze. Dzięki wam za uwagę i do zobaczenia już niedługo. Na razie, cześć wam.